Pozwól popatrzeć mojemu synkowi, jak zmieniasz tampona. Robiłam zakupy w galerii handlowej, gdy nagle wezwała mnie matka natura i musiałam udać się do łazienki. Okazało się, że była całkiem spora kolejka, a przede mną stała pewna kobieta wraz ze swoim około dziewięcioletnim synem. Według mnie był on trochę za duży na to, aby musieć iść do damskiej toalety pod opieką mamusi. Uznałam jednak, że to nie moja sprawa. Zwłaszcza że sama nie mam dzieci. W końcu nadeszła moja kolej i udałam się do wolnej kabiny. Zajęłam się swoimi sprawami, aż nagle usłyszałam dobiegający obok krzyk: Co ty wyprawiasz? Zjeżdżaj stąd! A zaraz po nim: Przestań! Dzieci w twoim wieku się tak nie zachowują. Przez cały czas w pomieszczeniu rozbrzmiewał chichot wspomnianego wcześniej chłopca. W tamtym momencie stałam już z podwiniętą spódnicą i byłam w trakcie wymiany tamponu, gdy zauważyłam ręce tego małego bachora na podłodze w kabinie obok. Najwyraźniej przygotowywał się, aby tym razem zajrzeć do mojej. Natychmiast ostrzegłam go, że gdy tylko spróbuję wsadzić tu głowę, bez najmniejszego zawahania kopnego w twarz. Wtem rozległ się oburzony głos jego matki. Nie mogła uwierzyć, że zagroziłam jej niewinnemu bąbelkowi. Jej syneczek postanowił nie przejąć się moją groźbą, więc kiedy nachylił się do kabiny, momentalnie poczuł moją stopę na swoim czole. Miał szczęście, że tego dnia nie nosiłam butów na obcasie. Chłopak głośno wrzasnął z bólu, pocierając obolałe miejsce. Wtedy rozkapryszona mamuśka podbiegła przed moje drzwi i zaczęła walić w nie z całych sił. Coś ty zrobiła mojemu synkowi, krzyknęła rozwścieczona kompletnie zignorowałam jej wybuch i spokojnie skończyłam to, co zaczęłam wcześniej. Po wszystkim, jak gdyby nigdy nic wyszłam z kabiny, a kobieta dalej się na mnie wydzierała. Jak mogłaś kopnąć moje dziecko w twarz? A dlaczego twarz pani dziecka znalazła się w mojej kabinie? Ponieważ jest młody, więc to normalne, że jest ciekawy, próbowała go usprawiedliwić. Cóż, ostrzegłam go, że tak to się skończy i chyba nie muszę dodawać, że czułam się bardzo niekomfortowo, zmieniając tampon na oczach nieletniego chłopca. Byłam trochę zażenowana, mówiąc to, lecz uznałam, że matka powinna wiedzieć, w jakiej sytuacji zostałam postawiona. Ta zrobiła się cała czerwona i wyglądała na zniesmaczoną moją uwagą. Z kolei inna kobieta przebywająca w łazience zaśmiała się z absurdu całej tej sytuacji. Zgodziła się ze mną, że chłopak był zdecydowanie za duży, aby musieć chodzić z kimś do damskiej łazienki. Powiedziała też, że skoro już został tutaj przyprowadzony, to powinien być lepiej pilnowany. Zaatakowałaś małe dziecko, zaraz pójdę po ochronę, zagroziła mi. W porządku, a ja opowiem im, co się dokładnie stało. Nie zapomnę wspomnieć o tym, że pani syn podglądał również inne kobiety, odparłam zdenerwowana. Ostatecznie rozkapryszona mamuśka poczuła, że jest na przegranej pozycji i nie wezwała ochroniarzy. Zamiast tego czym prędzej popędziła do wyjścia, ciągnąc za sobą syna i mamrocząc coś pod nosem. Matka uczennicy nie rozumiała, jak działają autobusy szkolne. Oto historia, która wydarzyła się, gdy miałem około 12 lat. Czekałem wtedy na autobus, który miałby mnie odwieźć do domu po skończonych lekcjach. Wracałem w ten sposób sam, odkąd skończyłem 11 lat, bo rodzice uznali, że pomoże mi to w usamodzielnieniu się. Poza tym, był to autobus szkolny, którym mogły podróżować tylko dzieci, więc nie groziło mi żadne niebezpieczeństwo. Było wtedy piątkowe popołudnie i nie mogłem się doczekać, aż znajdę się w swoim pokoju i będę mógł przez cały weekend grać w gry. Nagle zauważyłem, że na początku pojazdu zrobiło się zamieszanie. Okazało się, że jakaś kobieta próbowała dostać się do środka wraz ze swoją córką. Tak jak wspomniałem wcześniej, dorośli nie mogli z nami jeździć, a poza tym nie było żadnej pewności, czy ona faktycznie jest jej matką. Nigdy nie zapomnę wymiany zdań między nią a kierowcą. Była to naprawdę zabawna konwersacja. Przykro mi, ale niestety nie może pani z nami jechać. Autobusem mogą podróżować tylko dzieci, więc musi pani znaleźć inne rozwiązanie, wyjaśnił spokojnie mężczyzna. Co do diabła. Przebyłam taki kawał drogi, aby odebrać córkę, a jakiś palant, co ledwo dostaje minimalną pensję, będzie mi zabraniał powrotu autobusem do domu. Czy ty wiesz, przez co ja przeszłam? Naskoczyła na niego. Przepraszam, ale nie możemy ryzykować, wpuszczając do środka pierwszych, lepszych dorosłych, odparł. Więc sugerujesz, że interesują mnie małe dzieci. Skąd mam wiedzieć, czy sam nie chcesz zrobić im krzywdy? Ponownie go zaatakowała. W tamtym momencie dosłownie wszyscy gapili się na kłócącą się dwójkę. Biedny kierowca wyglądał, jakby marzył o tym, aby już odjechać, lecz ta wariatka mu na to nie pozwalała. Mam prawo jechać tym autobusem, skoro moja córka uczęszcza do tej szkoły. Dalej nie dawała za wygraną. Pani córka jak najbardziej może z nami podróżować, ale regulamin zabrania wpuszczenia pani do środka. Dziewczynka, która była mniej więcej w moim wieku, wyglądała na wyraźnie zawstydzoną. Spróbowała szybko wbiec do środka, ale matka ją zatrzymała. Nie wejdziesz tam dopóki ten kretyn nie pozwoli mi jechać z tobą. Po około 10 minutach kobieta w końcu odpuściła i wraz ze swoim dzieckiem odeszła. Mężczyzna odetchnął z ulgą i nareszcie mógł nas zawieźć do domu. Najśmieszniejszą częścią tej historii jest fakt, że obecnie jestem w związku z córką tej kobiety. Raz nawet powiedziała: "Czasami chciałabym mieć takich rodziców jak twoi, albo jakichkolwiek innych. Zamieńmy się córkami, bo zasługuję na białe dziecko." Niedawno był dzień matki, i z tej okazji zadzwoniłam do mamy, aby życzyć jej wszystkiego najlepszego. Opowiedziała mi wtedy ciekawą rodzinną historię. Ponad 20 lat temu kobieta poznała mojego tatę oraz jego rodzinę. Była wtedy bardzo ambitną osobą, która nie tylko pracowała, ale jednocześnie studiowała. Oprócz tego często pomagała bliskim ojca, ponieważ sama nie miała jeszcze swoich dzieci. Wszyscy bardzo ją podziwiali i uwielbiali właśnie za te cechy. Mniej więcej w tym samym czasie mój wujek poślubił swoją narzeczoną o imieniu Lis. Podobnie jak moja matka, jego nowa żona dorastała w biedzie oraz otoczona toksyczną rodziną. Jednak nie była aż tak pracowita i piękna jak ona. Z tego powodu Lis zawsze jej zazdrościła, nawet gdy po znalezieniu bogatego męża była w o wiele lepszej sytuacji ekonomicznej. Nie było to dla niej wystarczające, ponieważ zależało jej na tym, aby inni podziwiali ją i kochali, jak żonę mojego taty. Zawsze z nią rywalizowała, chociaż początkowo matka nie miała nawet o tym pojęcia. Często próbowała przypisać sobie jej zasługi i starała się, aby moi rodzice źle wypadli w oczach pozostałej rodziny. Kiedy jej się to nie udawało, wybuchała płaczem, jak małe dziecko, aby ktoś wziął jej stronę. Pewnego dnia mama ogłosiła, że spodziewa się dziecka i wszyscy byli zachwyceni tą radosną nowiną, co strasznie rozzłościło lis. Kilka miesięcy później powiadomiła innych, że także jest w ciąży najwyraźniej chciała dorównać kobiecie nawet w tej kwestii. Odkąd było wiadome, że obydwie spodziewają się dziewczynek, żona wujka nieustannie przechwalała się, że jej córka będzie miała brązowe włosy jasną karnację po ojcu oraz zielone oczy po niej. Z kolei moim rodzicom zależało tylko na tym, abym urodziła się zdrowa. Moja mama dalej pracowała, podczas gdy lis przez całe dziewięć miesięcy siedziała w domu aż do porodu. Pierwsza urodziłam się ja i na szczęście wszystko było w porządku. Gdy rodzice przyszli ze mną pierwszy raz w odwiedziny, kobieta w ogóle nie była mną zainteresowana, cały czas tylko gadała o swoim dziecku. Kilka miesięcy później na świat przyszła moja kuzynka, a jej matka przeżyła prawdziwe rozczarowanie. Okazało się, że dziewczynka wyglądała bardzo podobnie do niej. Miała ciemną karnację oraz proste włosy, a do tego brązowe oczy po ojcu. Była piękna, jednak kompletnie nie pasowała do opisywanego wcześniej wyglądu. Pewnego razu rodzice zostawili mnie w kołysce z dziewczynką i wtedy zauważyli, że lis o wiele bardziej się mną interesuje niż własną córką. Cały czas się ze mną bawiła, a drugiego niemowlaka ignorowała. Moja uroda była niemal identyczna jak matki. Bardzo jasna cera, czarne włosy, małe różowe usta i duże brązowe oczy. Lis zawsze mnie komplementowała, za co rodzice byli niezwykle wdzięczni. Próbowała również często spędzać ze mną czas, czego nie do końca pochwalali, Ponieważ przez to zaniedbywała własne dziecko. Pewnego razu kobieta stała nad moją kołyską i zapytała mamy, czy chciałaby się wymienić córkami. Próbowała powiedzieć to w żartobliwy sposób, lecz kobieta wiedziała, że pytała poważnie. Po odmowie ciocia zaczęła drążyć temat i rozmowa wyglądała w następujący sposób. Wygląda na to, że bardzo lubisz moją córkę, a ja lubię twoją. Myślę, że jeśli byśmy się wymieniły, obydwie byśmy na tym zyskały. Mam dobrą sytuację finansową, więc mogłabyś być pewna, że twojemu dziecku nigdy niczego nie zabraknie. Na pewno nigdy nie zabraknie jej kochającej matki, ponieważ zamierzam dbać o nią najlepiej jak tylko potrafię. Lepiej zrób to samo, bo ja na pewno nie oddam nikomu mojej córki, odparła zdenerwowana ale ona w ogóle nie jest do ciebie podobna i o wiele bardziej pasowałaby do naszej rodziny. Jej delikatny wygląd idealnie współgrałby z rodzajem życia, jakie wiedziemy. Z kolei moja bardziej wpisuje się w wasze standardy. Czy ty w ogóle siebie słyszysz? Nie dość, że to, co mówisz, jest głupie, to w dodatku rasistowskie. Mama oburzyła się jeszcze bardziej. Nie jestem rasistką, tylko po prostu mówię prawdę. Potrzebuję jej w swoim życiu, a poza tym są w prawie w tym samym wieku, więc nikt by się nie zorientował. Dalej próbowała ją przekonać. Ja też potrzebuję jej w swoim życiu, bo jestem jej matką i to ja ją urodziłam. Czyli planujesz pozbawić swojej córki szczęśliwego i wygodnego życia przez swoją samolubność? Co z ciebie za rodzic? Każdy z chęcią przystałby na moją propozycję. W tamtym momencie moja mama cała kipiała ze złości. Aby zakończyć tę irracjonalną rozmowę wykrzyczała: "Na pewno jestem lepszym rodzicem od ciebie, bo nie traktuję jej jakby była przedmiotem. Zamierzam dać jej wszystko, czego tylko będzie potrzebować, a ty powinnaś zapewnić szczęście własnemu dziecku. Niech każdy zajmie się własnym potomstwem i nigdy więcej nie proś mnie o coś takiego". Po tym matka mnie zabrała i razem wyszłyśmy. Długo nie wracała do lis w odwiedziny ani nie pozwalała jej przebywać blisko mnie, bo bała się, że mogłaby mnie uprowadzić. Ciotka uparcie twierdziła, że zasługuje na białą córkę, ponieważ ta lepiej by pasowała do jej statusu. Według niej moja mama postąpiła egoistycznie, ponieważ nie chciała się wymienić. Od tamtej pory lis uprzykrzała jej życie. Bez przerwy nachodziła ją w pracy, oskarżała o różne wymyślone rzeczy, a nawet ukradła kilka moich zdjęć. Pokazywała je swoim znajomym i próbowała im wmówić, że to fotografia jej córki, jednak prawda od razu wychodziła na jaw, gdy odwiedzali ją w domu. Kobieta nigdy nie znęcała się nad moją kuzynką, ale cały czas pragnęła wymiany. Ostatecznie po kilku latach wujek się z nią rozwiódł, po czym opuściła kraj i zerwała kontakt ze swoim dzieckiem. Po tamtym wydarzeniu Liz stała się nienawidzoną osobą w całej naszej rodzinie. Co prawda jej córka nie wie o tym, co chciała zrobić jej mama, lecz i tak nie pała do niej sympatią. Pomimo całej tej sytuacji dorastałyśmy z kuzynką jak siostry i bardzo dobrze się ze sobą dogadujemy. Niezwykle się cieszę, że mam takich kochanych rodziców, którzy nie przystali na tę niedrzeczną propozycję. Współczuję dziewczynie tak okropnej matki.